Serwis informacyjny gminy Zbąszynek, Magdalena Tomaszewska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Lato to czas urlopów i wypoczynku. W pierwszej połowie lipca narzekaliśmy na deszcze i zimno, natomiast w drugiej połowie miesiąca pogoda zrekompensowała nam braki słońca. Mimo wakacji nie zwalniamy tempa w realizacji naszych gminnych inwestycji. Zapraszam Państwa do obejrzenia przygotowanych przez nas informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w minionym miesiącu. Dzień dobry Państwu, spotykamy się w miesiącu sierpniu. Podsumowując, a jednocześnie zapowiadając to, co będzie w miesiącu sierpniu, chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach, a mianowicie takich, że uchwałą Rady został nadany tytuł honorowego obywatela gminy Zbąszynek panu Ingwarowi Kampradowi, to jest szefowi i założycielowi firmy IKA. Jest to człowiek, który urodził się w 1926 roku i za swojego życia potrafił stworzyć tak wielki koncern no, o znaczeniu światowym, zatrudniający prawie 300 tysięcy osób, w tym, co jest dosyć ważne, w córce IKEA, jaką jest zakład Swigut, dzisiaj rozwijającej się bardzo prężnie na terenie między innymi naszej gminy, zatrudnienie znalazło prawie 3 tysiące osób, w tym około 1000 osób z terenu gminy Zbąszynek. A więc jest to nasz największy pracodawca. Jemu zawdzięczamy też to, że mamy możliwości inwestowania na terenie naszej gminy w różne dziedziny dotyczące jak gdyby działalności gminy Zbąszynek. Pan Ingwar Kamprad przyczynił się do tego, zresztą muszę tu powiedzieć, że miałem przyjemność dwukrotnie z tym panem rozmawiać, przyczynił się do tego, że właśnie na terenach w 1999 roku na terenach Lastawy rozpoczęto budowę właśnie zakładu Swigut. Jak on dzisiaj wygląda, jaki jest, nie muszę Państwa przekonywać, bo wszyscy o tym myślę na terenie naszej gminy wiemy, dobrze wiemy. Natomiast tu przy okazji chcę dodać, że 10 sierpnia będą dni otwarte, czy drzwi otwarte tego zakładu, także będzie można wejść i obejrzeć też ten zakład. Także uważam, że jest to tytuł jak najbardziej zasłużony. Zresztą Rada podjęła uchwałę na mój wniosek. Również troszkę inaczej w tym roku wyglądają Dni Zbąszynka. Są one rozłożone w czasie. Między innymi to ze względu na jubileusz 20-lecia zakładu Swigut, który będzie miał właśnie miejsce 10 sierpnia. Rozbiliśmy te Dni Zbąszynka, czy Partnerskie Dni Miasta, bo tak się one będą nazywały. Jest to projekt wspólny napisany z miastem Pajc. Rozpoczynamy 5 sierpnia i tu kilka takich fajnych wydarzeń będzie właśnie w ramach Dni Zbąszynka. Nowych wydarzeń, między innymi bicie rekordów Nordic Walking przez panią Wojciechowską. To będzie w niedzielę 12 sierpnia na Placu Wolności, tak żebyśmy wszyscy mogli obejrzeć dokładnie, przechodząc nawet, popatrzeć jak ta dziewczyna będzie się męczyła z tymi hikami. Będzie też po raz pierwszy, będą rozgrywane u nas zawody w MTB, to jest ten takie rowerowe, w którym z powodzeniem startuje nasz zawodnik, nasz mieszkaniec, pan Marian Kłos. Także też będzie taka ciekawa impreza. Będzie również przy okazji bicia tego rekordu na Placu Wolności pokaz starych samochodów, na których też zapraszam. No i oczywiście kulminacja taka Dni Zbąszynka odbędzie się 15 sierpnia i tu na scenie za urzędem wystąpi nasza główna gwiazda. W tym roku będzie to Warium Smanx. Także zapraszamy na te Dni Zbąszynka. Zapraszam oczywiście do czytania tych informacji na plakatach. Życzę jeszcze miłego spędzenia czasu w tym ostatnim miesiącu wakacji, wypoczynku, nabrania sił, szczególnie naszej młodzieży przed nauką od 1 września. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie już w okresie wakacyjnym gościliśmy w naszym mieście byłych mieszkańców Zbąszynka. W dniach od 5 do 8 lipca z wizytą przyjechała 14-osobowa grupa, która od lat organizuje sentymentalną podróż związaną z latami dzieciństwa i młodości. Wizytę rozpoczęto od zwiedzania kościoła w Kosieczynie oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Rogozińcu.
Następnie wraz z burmistrzem Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie świętej pamięci architekta i budowniczego Zbąszynka Friedricha Weila oraz byłego burmistrza Jana Mazurka. W godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim, w którym udział wzięli również przedstawiciele Fundacji Spieszmy się. Miłą niespodzianką ze strony gości było przekazanie na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej pamiątkowej dokumentacji dotyczącej dotychczasowych spotkań organizowanych z byłymi mieszkańcami. Okres wakacyjny to również czas aktywnych spotkań seniorów naszej gminy. Na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rogozińcu spotkali się członkowie Zbąszyneckiego Klubu Seniora Pogodna Jesień z delegacją seniorów z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Pajc oraz seniorzy ze Związku Kombatantów i Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów Kolejowych. Spotkania rozpoczęto od przywitania i życzeń zdrowia, radości w życiu osobistym i rodzinnym. Podczas tegorocznych spotkań obecni byli również zaproszeni goście: burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, zastępca burmistrza Jan Makarewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, którzy skierowali w oficjalnych przemówieniach wiele życzeń i ciepłych słów pod adresem seniorów. W podziękowaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz seniorów w naszej gminie otrzymali również upominki. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w poczęstunku. Był również czas na rozmowy i wspomnienia. Nie zabrakło również strzelania do tarczy herbowej. 10 lipca w Domu Kultury w Zbąszynku odbyło się cokwartalne spotkanie burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami gminy. W pierwszej części spotkania burmistrz omówił sprawy związane ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Szkół Technicznych oraz pracami remontowymi i inwestycyjnymi, które są przeprowadzane w placówkach naszej gminy. Ponadto burmistrz zapewnił mieszkańców o dostępności miejsc w przedszkolu niepublicznym dla wszystkich, którzy zgłosili swoje dzieci. Kolejną omawianą sprawą były inwestycje realizowane obecnie na terenie gminy. W dalszej części spotkania burmistrz przedstawił aktualny stan prac związanych z realizacją projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz poinformował o rozpoczęciu w najbliższych tygodniach budowy ścieżki rowerowej, tak zwanego łącznika od ulicy Wojska Polskiego do Bronikowa. Następnie przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił przebieg prac Rady i podjęte uchwały. Zaraz po tym głos zabrali mieszkańcy. Pytania dotyczyły głównie spraw związanych z planowaną budową miejsc parkingowych na ulicy Wojska Polskiego, odpadami komunalnymi i śmieciami, bezpieczeństwem na terenie miasta oraz dostępnością dróg. Cieszy nas rosnące zainteresowanie i aktywny udział mieszkańców w spotkaniach. Na kolejne zapraszamy już za kwartał. 11 lipca w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku dla uhonorowania jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowano diamentowe gody państwa Anny i Eugeniusza Furmanowiczów z Rogozińca. W uroczystości oprócz jubilatów i ich rodziny uczestniczyli burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 60-lecie trwałego pożycia małżeńskiego to symbol wierności i miłości rodzinnej. To dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich, kochających się osób. Dostojnym jubilatom wręczono pamiątkowy dyplom i kwiaty. Ten szczególny dzień był nie tylko okazją do wspomnień, ale także okazją do przyjęcia gorących życzeń, zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych chwil. Państwo Anna i Eugeniusz Furmanowicz są doskonałym przykładem na długie i szczęśliwe pożycie małżeńskie dla młodych par wchodzących dopiero w związki małżeńskie. Przed nami kolejne świętowanie Dni Naszego Miasta. Oferta imprez jest bardzo bogata i rozdzielona na kilka dni oraz na różne miejsca obchodów. Zaczynamy już 4 sierpnia. Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przygotowanych na tę okoliczność imprezach. A oto szczegółowy program naszego święta. Partnerskie Dni Miasta. Zbąszynek 2012. 7 dni mocnych wydarzeń sportowych i artystycznych. Lubuskie Grand Prix MTB. Tenis ziemny i stołowy. 60 lat rodzinnego ogrodu działkowego w Zbąszynku. Mistrzostwa w grillowaniu. Zawody strzeleckie i wędkarskie. Piłka nożna w różnych odsłonach. Mega atrakcje dla dzieci. Wystawa fotograficzna, życie codzienne mieszkańców Zbąszynka i Pejc.
nocne zmagania z siatkówką plażową, parkour and free running, pokazy i warsztaty, zbiórka krwi, Sweetwood drzwi otwarte, Zbąszynek Nordic Walking, rekord świata w maratonie, zbąszyneckie spotkania motoryzacji zabytkowej, muzyka dla juniora i seniora, Zabili mi żółwia, hip-hop, białe kruki, energy rock, piosenka żeglarska, Masters, najlepszy polski Elvis Presley, Zbigniew Wodecki, pokaz mody ekologicznej, Various Months. To wszystko już w sierpniu w Zbąszynku. Partnerskie Dni Miasta. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Województwo Lubuskie Brandenburgia 2007-2013. Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr oraz budżetu państwa. Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość. Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji www.ozir.zbaszynek.pl, Zbąszynecki Ośrodek Kultury www.zok.zbaszynek.pl. Patronat honorowy: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczewski. Nasze gminne inwestycje pomimo upałów realizowane są na bieżąco. Dziś przedstawiamy informacje o realizacji remontu sali wiejskiej w Kosieczynie, remontu ulicy Czarna Droga oraz o rozpoczęciu remontu pomieszczeń w Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku z przeznaczeniem na dom dziennego pobytu dla naszych seniorów. Stan zaawansowania robót przy remoncie sali wiejskiej w Kosieczynie przedstawia się następująco. Wewnątrz obiektu wykonano posadzki betonowe, tynki wewnętrzne, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Na zewnątrz wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów, ocieplono budynek styropianem, trwają prace wykończeniowe przy elewacji budynku. Na ulicy Czarna Droga dotychczas wykonano kanalizację deszczową, krawężniki, usunięto kolizję z urządzeniami infrastruktury technicznej. Obecnie jest układana dolna warstwa nawierzchni bitumicznej. Tempo prac jest zgodne z założonym harmonogramem. Jeszcze trochę cierpliwości, a będziemy mogli korzystać z nowego odcinka drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową. Termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia bieżącego roku. W dniu 2 lipca podpisano umowę z PPHU Richter ze Zbąszynka i rozpoczęto pracę na wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w budynku przy ulicy Kosieczyńskiej w Zbąszynku na tzw. klub seniora. Prace zakładają wykonanie wielobranżowego zakresu robót, po którego wykonaniu będzie można udostępnić obiekt naszym, w szczególności starszym mieszkańcom. Planowane zakończenie prac to 15 września bieżącego roku. To wszystko w tym wydaniu informacji. Na kolejne zapraszam Państwa już za miesiąc.